Gdańsk, 31 lipiec 2014 rok. Znajdujemy się nad rzeką Motławą i zaraz pokażę, co my tutaj dzisiaj widzimy i po co tu przyszliśmy. Póki co pokazuję diabelski młyn, który jest po drugiej stronie Motławy. A jesteśmy tutaj cały czas z Anią i kolegą. Wstydzi się, Grzesiu ucieka. Tak, Grzesiu nie ucieka. Nie, on się nie wstydzi, tylko tak udaje. No. Tak, i tutaj właśnie chcę pokazać to piękne miejsce, które jest znane. Znajduje się tutaj niedaleko Żuraw Gdański, słynny. A w tej chwili płynie stateczek wycieczkowy. Tutaj mi Ania podpowiada, że tam dalej, dalej to te mury takie, to się nazywa Wyspa Spichrzów, tak? No, podpowiada mi, że jest tutaj rozbierana ta Wyspa Spichrzów. I stary, zabytkowy statek. Zaraz podejdziemy bliżej do niego. No, piękny, piękny statek, piękny kształt. Majstersztyk sztuki szkutniczej. Jesteśmy tu na targach dominikańskich, które aż tutaj do tego miejsca się rozciągają. Mnóstwo ludzi, kolorowo, wesoło, pięknie. Ciekawie zapachy różnych ciast, napojów, ramy. Zauważę za pani, żeby nie wycinać za dużo skórki. Bo wtedy nie będzie szczelne. Jeśli tak pani nie wie, ile wyciąć, to może tak sobie taki. I statek, o którym mówiłem, który pokazywałem z dalszej odległości. Statek drewniany. On się nazywa Tawerna Lew, ponieważ tam w tej Nie, Tawerna Lew to jest tutaj obok ten, a to on się nazywa chyba Gwina. Aha, no właśnie, no nie znam się na tym, pomyliłem. Ale dobrze. Nazywa się Gdynia. To tutaj ten napis mnie zmylił. O, tam idziemy. Widzimy kogoś przez okno. Już nie widać. Trójmasztowiec. Na dziobie armata. W burcie kolejna armata. To z ubiegłego stulecia, a nawet z ubiegłych stuleci statek. Tak to kiedyś wyglądały te statki. Bo to jest prawo ręce. Tak to jest, jak się laik weźmie za opis dotyczący okrętu czy statku. Tutaj jest właśnie dziób, a ja tę rufę pokazałem, myślałem, że to był dziób statku. Ale nie szkodzi. O właśnie, teraz konkretna nazwa, czarna perła. No to obydwoje się pomyliliśmy. Tak, i tam widzę, że wchodzą pasażerowie. On chyba jakiś rejs będzie miał po Motławie. Patrz,
czarna perła sobie popłynie. O tata! O, do wody! Chodź! Zwracam właśnie teraz uwagę na te zabudowania. Na, tak, 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 ja wiem, tak. A tu właśnie zwracam uwagę na te zabudowania właśnie z cegły. Czerwonej cegły. A co to były, lub co to są za budowle, to właśnie te z tej cegły, co to jest? Brama Mariacka, tak? Spieszmy trochę. Ciężko będzie bardzo. Walizkie tak w środę. O! Ostatni wiesz. Pokazuję teraz zabudowę po drugiej stronie Motławy. I zbliżamy się do słynnego gdańskiego żurawia. Motława w tym miejscu się rozgałęzia. Sołdek tam jest? Tak, tak. I tutaj właśnie te słynne... Tak, tutaj widać, że jest rozbierana. No właśnie, wyspa Spichrzów, którą już poprzednio pokazywałem. To jest taki deptak, prawda? Taki, tak. Taki spacernik. Typowo dla tych... Mnóstwo kawiarenek. U stóp tych pięknych za... O właśnie. I taka szklona. A ten sołdek to co to jest, jako muzeum, czy to jakiś taki turystyczny już przerobiony? Nie, nie, on to jest już turystyczny teraz, teraz nikt tam nie ale, pływa. Ale nie pływa nic? Nie. Nie pływa. Czyli taki do zwiedzania. Co? Jachtowa przystań, tak? No to już kierujemy kamerę na przystań jachtów. I tak jak mówiliśmy, jarmark świętego Dominika, który dzisiaj... Właśnie dzisiaj jesteśmy na tym targu. Zwiedzamy. I oto słynny gdański żuraw. To służyło kiedyś do przeładunku okrętów, statków. Thank you.
Właśnie idę, chcę pokazać to urządzenie, prawda, które, bo to służyło je do rozładunku statków, prawda, to coś takiego jakby urządzenie, jakby dźwig, potężne koła, liny. Nie wiem, czy kamera to pokaże, bo jest tutaj taki półmrok. Potężne dwa koła po boku i po środku lina. No i na chwilę przybliżę jeszcze napis pod tym żurawie. Żuraw wielki, brama portowa, zespół dwóch dźwigów, fortyfikacja obronna jednocześnie. I tą część filmu też kończę.